Dzień dobry, Krzysztof Myka, firma John Deere. Tutaj na targach w Ostródzie mamy nowy opryskiwacz samojezdny. Następcę poprzednika 4050, nowy model 4150i. Na pierwszy rzut oka nie zmienił się wiele, aczkolwiek jest kilka istotnych funkcji, kilka istotnych zmian. Pierwsza z nich to dostępność konfiguracji kabin. Teraz mamy kabinę w dwóch wersjach, wersji premium, wersji deluxe. Jest nowy joystick sterowniczy w kabinie, command arm, oraz, ale wydaje mi się, że najbardziej istotna zmiana to dostępność nowego systemu opryskowego o nazwie Exact Apply. Exact Apply zapewnia kontrolę, indywidualną kontrolę dysz, możliwość pracy w zespołach dwóch dysz przełączanych automatycznie lub manualnie oraz możliwość oprysku pulsacyjnego. Przy pracy na dwóch dyszach częstotliwość oprysku wynosi 15 Hz. Przy oprysku, przy pracy na jednej dyszy, tutaj częstotliwość mamy nawet do 30 Hz. Oprysk pulsacyjny pozwala nam sterować dawką przy stałym ciśnieniu, pozwala nam sterować wielkością kropli oraz pozwala nam na kompensację wydatku, kompensację oprysku na zakrętach.